Chcę powiedzieć wam kilka słów zachęty o pieśni nowej, o pieśni proroczej i co robić wtedy, kiedy taka pieśń się pojawia na spotkaniu. I chcę was zachęcić teraz, byście otworzyli list do Efezjan, byśmy wspólnie otworzyli list do Efezjan na rozdziale 5 i zobaczyli, że to, co teraz do was będę mówił, to nie jest tylko mój wymysł, ale rzeczywiście to Słowo Boże i też doświadczenie pierwszego Kościoła nam o tym mówi, o takim właśnie sposobie poddawania się Duchowi, współpracy z Duchem Świętym. List do Efezjan, rozdział 5, wersety od 18. I nie upijajcie się winem, bo to jest przyczyną rozwiązłości, ale napełniajcie się Duchem, przemawiając do siebie wzajemnie psalmami i hymnami i pieśniami pełnymi Ducha, śpiewając i wysławiając Pana w waszych sercach. Zobaczcie, w tych krótkich wersetach święty Paweł mówi o takim przepięknym działaniu Ducha Świętego, kiedy przemawiamy do siebie wzajemnie trzema rodzajami, można powiedzieć, utworów muzycznych, chociaż czasami są też recytowane. To są psalmy, tak jak przed chwilą pięknie Ewa nam czytała psalm, a my w niego wchodziliśmy duchem. Ewa przemawiała nad nami tymi słowami: dziękuję Ci, Panie, żeś mnie tak cudownie stworzył. I nie wiem jak w Twoim sercu, ale w moim rodziła się ta wdzięczność, że właśnie, że to słowo, ono mnie buduje. Bóg nade mną to słowo właśnie wypowiadał przez usta Ewy. Można przemawiać do siebie hymnami. Hymnami, czyli pieśniami, które są ułożone, które znamy, które mają swój tytuł. Mamy do nich melodię, mamy do nich słowa, akordy, mamy tekst na slajdzie wyświetlony, czyli pieśni, które znamy. Jest ten trzeci werset, ten trzeci element. Pieśni pełne Ducha. Pieśni pełne Ducha. O czym mówi tutaj święty Paweł? I tutaj niech nam pomoże tekst Biblii Jerozolimskiej, która właśnie jest, ja korzystam z języka angielskiego, gdzie Słowo Boże mówi, aby śpiewać: sing psalms and hymns and inspired songs. Śpiewajcie psalmy, hymny i pieśni inspirowane. Rozumiecie? Pieśni inspirowane, pieśni z inspiracji Ducha Świętego. I to jest to, czego doświadczamy od wielu tygodni, myślę nawet wielu miesięcy, a nawet lat. Jak wspomnę, te inspirowane pieśni, one pojawiły się w naszej wspólnocie, szczególnie kiedy modliliśmy się jeszcze w sali na plebanii, w mniejszym gronie, 15-20 osób. Kto nie dowierza, niech zerknie. Na YouTubie są zarejestrowane niektóre takie pieśni inspirowane. Niektóre do tej pory mnie poruszają. Pamiętam, tak kiedyś byłem u Krzyśka w domu i tak zaczęliśmy oglądać właśnie te pieśni sprzed kilku lat. I wiecie, w nich ciągle jest duch. W czasie jednej, drugiej, trzeciej nagle już staliśmy. Nie siedzieliśmy, tylko wstaliśmy. Mieliśmy ochotę go wielbić. I uciekły nam łzy, bo poruszała nas pieśń, którą zainspirował Duch Święty. Zdaje się, że Milczący jak baranek, bo to było, kiedy już nas to rozłożyło na łopatki. Pieśni inspirowane przez Ducha. Kochani, nazywamy to pieśnią nową. Ja też ostatnimi czasy zacząłem to nazywać pieśnią proroczą. Zobaczcie, co mówi, patrzmy na ten 5 rozdział listu do Efezjan, na ten werset 18 i 19. Mamy do siebie przemawiać. Zobaczcie, kiedy śpiewamy razem pieśni, nam się wydaje, że do siebie nie przemawiamy, a my często ogłaszamy Boże Słowo, które jest w tej pieśni, nad naszym zgromadzeniem i nad innymi. I szczególnie te hymny, te pieśni, które znamy, a oparte na Bożym Słowie, myślę, że doświadczamy nieraz, jak one mają swoją moc, że coś się dzieje, kiedy ktoś może popatrzeć z boku. Oni śpiewają zwykłe piosenki, ale coś się dzieje, bo to nie są zwykłe piosenki. To są hymny, w których jest Słowo Boże. Tym bardziej psalmy, kiedy do siebie przemawiamy.
ale także wtedy, kiedy pojawia się taka właśnie inspirowana pieśń, pieśń pełna ducha. Jaka jest rola proroctwa w Nowym Testamencie? Ci, którzy są po szkole prorockiej, wiedzą. Często to powtarzam. Kiedy wygłaszane jest słowo prorocze, jak mówi list do Koryntian, ono jest ku naszemu zbudowaniu, pokrzepieniu i pocieszeniu. Duch przemawia przez proroka, aby kogoś, albo cały lud pokrzepić, pocieszyć, zbudować. Zobaczcie, to jest wielki dar, jaki dzieje się wśród nas w czasie uwielbienia, że nagle pojawia się taka zainspirowana pieśń. W pewnym sensie trochę chcę się wytłumaczyć. Wiecie, na tyle nam nasza sprawność muzyczna pozwala, że jesteśmy, mówię tu o nas instrumentalistach i też głosach, że potrzebujemy nieraz kilkunastu, nieraz dwudziestu kilku minut, zanim się poddamy dobrze Duchowi Świętemu i zanim ta pieśń nowa, pieśń prorocza się ułoży. Ale ona już się rodzi w nas. I teraz, dlaczego to mówię? Po pierwsze, kiedy pojawia się ta pieśń, wiem, że w niektórych z was, którzy tego nie rozumiecie, dlatego dzisiaj mówię to wyjaśnienie, może pojawić się znużenie. Kiedy nie rozumiesz tego, co się dzieje, może się pojawić w tobie znużenie, że ojejku, oni już 25 minut śpiewają w kółko ten sam werset. Nudzę się. Ja wiem, że niektórzy się nudzą, bo mi to mówicie. Niektórzy siadają, zaczynają sobie czytać Pismo Święte. Niektórzy klękają, czy siadają w ławce, zaczynają się modlić po swojemu. Jakby zostawiając z boku to, co mówi do nas Duch. Można i tak, ważne, żebyś był w Bożej obecności. Ale zobaczcie, kiedy gromadzimy się jako wspólnota, ważne, żebyśmy byli jednego serca, jednego ducha i szli za tym jednym głosem ducha. Bo tak może być zawsze, że ktoś tu prowadzi spotkanie, ktoś śpiewa pieśń, a trzy czwarte usiądzie i każdy będzie czytał inny fragment Pisma Świętego. Spędzimy ten czas na modlitwie? No tak, ale każdy będzie sercem gdzie indziej. A wierzę, że Bóg chce, byśmy byli jedno. Więc po pierwsze moje słowo zachęty, kiedy pojawia się taka pieśń, nie poddawaj się znużeniu. Kiedy pojawia się taka pieśń, postaraj się usłyszeć, co mówi do ciebie, nie tylko do nas jako do wspólnoty, ale co mówi do ciebie przez to prorocze słowo Duch. Bo jest to słowo proroctwa, tylko wyśpiewywane. To słowo jest śpiewane nad tobą. I zobaczcie, kiedy przemawiamy do siebie tymi pieśniami, zerknijmy na werset 18, wtedy napełniamy się Duchem. Słowo Boże mówi, że kiedy śpiewamy te pieśni inspirowane, to jeszcze bardziej Duch nas napełnia. Więc nie bądź obok tej pieśni, ale wejdź w tę pieśń. Kilka tygodni temu, ja tak imiennie pozwolę sobie, Ula mnie bardzo zbudowała, kiedy w środę śpiewaliśmy tutaj, trzy tygodnie temu chyba, ty, co otwierasz morze, czy dwa tygodnie temu. I na drugi dzień Ula podeszła w Dzierżowie i takie piękne świadectwo dała, że właśnie o to się modliła, żeby właśnie Bóg otworzył morze i nagle pojawiły się te słowa. I on to tak przeszyło, że to właśnie jest proroctwo, które to potwierdza. I ja dziękuję za to i myślę, że ileś osób z was mogłoby dać takie świadectwo, że ta prorocza pieśń cię zbudowała. Ale moje słowo zachęty jest takie, że po pierwsze słuchaj, o czym mówi ta treść, ale także właśnie Słowo Boże mówi wyraźnie, przemawiajcie do siebie wzajemnie. To nie jest tak, że tylko, nie wiem, ksiądz Waldek albo Paulina czy Gosia do was, czy Krzysiek będzie do was przemawiał jakąś pieśnią. Wzajemnie, czyli włącz się w ten śpiew. Może być też taki, bądź w tym wolny, że kiedy jest śpiew jednego wersetu, a w tobie się pojawia jakieś kolejne słowa, wyśpiewuj je nad sobą, ale ktoś z boku też je usłyszy, mimo że nie masz mikrofonu czy nagłośnienia. My wszyscy mamy przemawiać do siebie tymi inspirowanymi pieśniami. To jest rzecz, którą Duch chce wzbudzać w całym zgromadzeniu. Amen? Duch chce wzbudzać w nas tą proroczą mowę, ten proroczy śpiew, po to, by nas jeszcze bardziej napełniać, pokrzepiać, budować i umacniać. Byśmy coraz bardziej byli bliżej Jezusa, na Jego obraz. Amen? A więc przemawiajmy do siebie psalmami, hymnami, pieśniami pełnymi ducha, wysławiając Pana w naszych sercach i dziękując za wszystko Bogu Ojcu w imię Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Amen?